lecimy dalej. Zadania dla misji: zniszcz 5 oficerów paranormalnych oddziałów SOS. Zniszcz 5 oficerów? Co nie dziwi. Można się zniszczyć, a nie zabić. Ale w ogóle patrzę, kto zniszczy. Zamiast zabij 5 oficerów, jest zniszcz 5 oficerów. W ogóle dziwnie to brzmi trochę. Przekonaj się, że nie będzie ogłoszono alarmu. To jest oficjalne tłumaczenie polskie? Mhm. Przeniknij wewnątrz zamku Schutzstaffel. Misja szósta, rewizyta. A wcześniej się inaczej nazywał. Część druga, wioska Paderborn. Paderborn, ojczyzna wielu liderów niemieckiego okultyzmu, obecnie gości elitarny dywizjon paranormalny SS. Z odszyfrowanych ostatnio komunikatów SS wiadomo, że Marianna Blawacki wykona rytuał zwany namaszczeniem czarnych rycerzy. Z Marianną Blawacki też się już walczył w Wolfenstein RPG. Okej. Ceremonia zgodnie z planem powinna się odbyć w okolicach zamku Schutzstaffel. Z informacji ruchu oporu wynika, że jedyna droga prowadząca do zamku jest to droga przez wioskę, ponieważ jest szlakiem najmniej strzeżonym. Jednak na terenie wioski obok zamku jest zainstalowana syrena alarmowa. Jeżeli alarm zostanie ogłoszony, przedostanie się do zamku będzie niemożliwe, więc musisz przejść przez wioskę tak cicho, o ile to jest możliwe, korzystając ze swojej bezszumnej broni. Aha, czyli kolejna misja po cichaczu. Co dotyczy rytuału namaszczania, który będzie zorganizowany w zamku, w wiosce osiedliło się 5 głównych oficerów paranormalnego dywizjonu SS. W ten sposób mamy unikalną możliwość zadania niszczącego ciosu wyższemu dowództwu paranormalnych oddziałów SS. Więc przed tym, jak będziesz kontynuował wykonanie zadania, musisz zabić tych oficerów SS. I to co, lecimy dalej, nie? Zapisz sobie. Szukam tylko najpierw cichej broni. O, mamy dużo amunicji. Ja sobie zapiszę na 2E. Under Mychle. Nie, albo Under Mychle. Zobacz, co to jest. W tych drzwiach zobacz, co jest. Zamknięte. Po cichaczu. No kucaj. Ale ładnie sobie śpiewa. Ocheda! Jeszcze ktoś tu jest. Ale ładnie. Jeszcze ktoś tu jest. Wiecie, to jest skarżać. No, już już chciałem. Całą energię masz już. Dobrze ci się tak gra? What's going on down there? Trochę się cykam. Ale oglądam od karnika. No to co? Zapas siły. Coś mu wypiłem. Ale by cię zabił. Przechodzisz to w kominku do pczaska. Zobacz, zobacz tą szafę z książkami. Może tam jest jakieś przejście. Nie. Nie ma. Po co on siedział w takim czymś? Tu nic nie ma. Tak, sobie. Chciał być sam może, co? Faktycznie wygarka ogromny. No dobra, idź. No co, żeś... Co to jakaś dziwka? Dobra, czekaj. No, nie zginąłem. Zwykła dziwka. A szkoda, że się nie da dziwek zabijesz. To jest niesprawiedliwe. Da się, tylko wtedy przegrywasz. Ale to jest głupie.
Już, już. Niestety tamtego na górze nie rozumiem. Czapeczkę mam. Nie da się mojej odstrzelić. No idź już do tej dziwki. W dupę mam ci strzelić? No, przegrasz misję. A krzywy ryj. Wiem, co tu się pewnie działo. O. Już było? Arsz ekstazji? Powiedz! Gadaj. Dobra, idź już. Chcemy razem... Misję wykonać. Rozwal ten obraz może. Było pewnie szpric. Co? O! Fajnie tą rękę podniósł. Dobra, wyjdź już z tego domu. Ale ładnie, 100 HP, 100 pancerza. No i fajnie. Tutaj jeszcze nie wiem, jakbym chodził na przykucu. Zobacz te drzwi. Co to za szatańskie jakieś te? Takich drzwi się nie da otwierać. Nie będę niższy, bo to hałas wywołuje. Ale niskie drzwi. Zamknięte. Kurde, co żeś narobił? Tak. Zginął? Ginął. Prawo idzie do tej karczy. Z apteka. Z apteka? Już, już, ktoś znów. Gdzie oni są? Wejdź do tego budynku. Nie tego, tam gdzie byłeś obok. W prawo. Gdzie w lewo. No tam gdzie przed chwilą stanąłeś. Nie wiem. Kurde, co to wszyscy się pozamykali? Szyl mi się z czymś kojarzy, a tobie? Idź już. Czymś tam. Tak kop. Mu w ryj kopnąłem na koniec, wziąć? Cicho. Który jest najnowszy? Ten. Nie ten. Ten, bo patrzę na sekundy. No, ja patrzę jeszcze na minuty może. Dobra. Czyli ten. No ten. Po cichaczu, nie zeskoczył z tych schodów tam. No idź ty może i co się tam czaisz? Nikogo już nie ma. Ludzie, no idź! Tylko nie zeskocz z tych schodów. Skinął, zapisz. Zapisz, bo zaś cię wykryją. Jakąś muzyczkę słyszę. No nie wiem, co się pozamykali, nie sobie słuchają jakiś muzyczek. No co? Co za pedał? Dobra, jeszcze nie przegrałeś. Czeka. Co tu jest? Ty? Co, kurde? Bo. A, jest sprytne. Pewnie ta jedna strefa oczywiście. Co to jest za plecak? Nie, amunicja do czego. Skąd on się tam wziął? Przez drzwiczki wyszedł. A one były zamknięte chyba. No idź tam teraz do tej. Pewnie teraz będą już otwarte. A wytrzymały ten Blaskowicz, teraz taki no dobra, idź do tych.
kto to jest? Ty, rozwaliłeś gębę. Myślałem, że to jakiś cywil. Wygląda jak zwykły cywil. No właśnie. A, jakieś szatańskie rytuały się odprawia, tak? Może do tego, że to jest niby apteka, ale patrzę przy tej aptece. Taki egipski symbol. No, a najpierw się w tej grze było w Egipcie. No dobra, idź zobacz tam te drzwi. Są tu jakieś czaszki, o. O, doktor Merkwurdigliebe. Chyba zaczynam wariować. Urok zanikł urok zanikł znacznie wcześniej niż mnie obiecano. Nie wiem, co teraz mam robić. Jak mogę zjawić się na ludziach? Co? Zjawić się na ludziach? Dobra. Mając taki wygląd. Bardzo proszę do mnie zatelefonować, kiedy tylko będzie możliwość. Ilsa. Oh, to w sumie zapiszę. To jednak nie był zwykły cywil, pewnie z Niemcami współpracował. Pedalsko ubrany, ale miał pedalskie buty. Chodzi po swoim domu w szlafroku i w butach tak. Jakieś pięciu oficerów rozwalić w tej misji. Tu mamy hotel. To może jakiś oficer w tej misji. Jeszcze laj. No idź do tego Niemca, co tam gada. Ale muzyczka. Chyba nowe, chyba takie jeszcze nie było. Chciałem, że ten pierwszy to płyt, ale i proszę, widać szybko. To masz full. Mimo to żadnego przejścia. Już co oni tam jedli? Bułeczka, jakieś udka z kurczaka, tutaj i ten tak samo, i jeszcze chlebek. I te fajne widelce, i ten kanciasty talerz. Idź na górę. Ty mi lepiej powiedz, gdzie ich pochowałaś. Gdzie oni wszyscy są? Mam ci między oczy szczelić? No idź na górę. Może nie słyszę jej kroków na schodach. Idzie. Gramofon mu zniszczyć po prostu. No idź w te drzwi. Dla generał von Stauff od SS Überführer Blawacki. Mój drogi generale. Bardzo ucieszy... Ale Blawacki to jest kobieta. No właśnie. Bardzo ucieszyłem się, kiedy dowiedziałem się o tym, że został pan wybrany jednym z wielu. Uważam, że tylko pan w pełni zasługuje na taki zaszczyt. Z drugiej strony zostałem całkiem zgnębiony, kiedy dowiedziałem się, że Burkhalter też został wybrany. Nie wiem, co pan myśli o nim, ale mam do niego wstręt z powodu jego zarozumiałości. Wydaje mi się, że jest sługą diabła. Ma talent w zakresie nawiązania łączności metafizycznej, przynajmniej mogę liczyć na to, że jest osobą, w której mogę być pewnym. Marian. Ale dziwne jakieś... Nie ma tu kurde jak przetłumaczyć. Z rodzajem męskim, a i widząc, że na końcu jest napisane Marianna. Patologia. Dobra, ja zapiszę. No chyba nie przejdziesz przez to. Coś tu gada. Czym się zajmę? Dobra. No zniszko. Ach, te kęciaste. No. Po
No idź, bo jest 15 minut, się nakrywa, ty jesteś niżej. Gdzie oni są? O, znów tam piękna muzyczka. No wskocz tam do nich, no wskocz tam. Pewnie za drzwiami. Widzę już ganka ogromny. Super. Przeleciał przez mur, to nie wiem, przez trafikę muru. Nie wiem, pewnie, ale jeszcze to zobaczę. Co tam za kratka jest? Rozwal to krzesło. A tu nie mogę wejść. Ale może tam jest jakiś Niemiec. Jest tam ktoś? Nie ma. No nie ma nikogo. W którym to domu leci ta muzyka? No. W którym domu leci muzyka? Nie wiem, jakby gdzieś stąd. A tu nie ma z czego lecieć. Dobra. Może tam z domu weź. Jak tam pójść w lewo, nie ma tu żadnej dziury w podłodze? Nie. Zdawało mi się. Ładne ćwiczki tam. No super, już zrobałeś. Cicho, jeszcze nic nie zrobiłem. A jednak zrobiłem. Tak, zostałem wykryty, ale nikt mnie nie widział. Tamten alarm już zapierdolony w sobie. Wczytaj sobie. 2. Gdzie to jest? Ten już, nie? Uważaj na tamtego. Dobra. Teraz spróbuj przejść przez tyczki. Nie da się. No co? A przynajmniej nikogo nie ma! A może, ja nie, a może ja nie mam go zabijać? Może pewnie ktoś widzi trupa. To może ja go teraz... To może iść inną drogą. No już ci się wczytało od tego. Aj, zły save. Ach, te umiejętności trafiania w save. No nie wczytało ci się. To gra ma odpały psychiczne jakieś. Nie, nie rozwalaj tam tego, nie idź tędy. No po co tędy idziesz? No dobra, pójdę drugą stronę. Pójdę tędy. Co się tam nie stało? A ten... Oj, biedny Jimmy się tak chciał. No, idź tam w prawo, jest drogę tu. O, ktoś. Just look at this moon. Kempf! Where's my 38? Tam jest pewnie na dole. Ktoś mówi, że spójrz na ten księżyc, coś takiego. Apologies, my dear. I will go and investigate today. See that you do, Kempf. Co to jest? Iść na górę najpierw. Ach, this is hopeless. Dobra, posiesz się jednak tam. Ktoś pewnie na lewo gdzieś tu będzie. Sobie zapiszę. Nie upija się tym winem. A tu jest. Te chęciki tak fajnie, nie co nie w polsku. I fajnie tego dotują potem. Też uzganka. Ktoś tu chyba chodzi. No idź tu, no. Stąd przyszedłeś.
No, do, nie, dobra, dobrze idziesz, dobrze idziesz. Tak, zaśpiany zaraz będzie. Ale niech się nie zmyli jego nieuwaga. On pewnie wszystko rejestrował, taki pijany Niemiec. Wszystko w swoim notatniku by zapisał. Czuję, że tam jakiś cywil będzie. Uważaj. Głośniej. Pusto. No. W prawo. Nie, tu. No. Rozwój go. Już. Zrobiłeś. Już. Bo to jest co na dole za tą bramką. I wcześniej to ten właśnie z okna widział tam trupa tamtego. Teraz sobie wczytam. Pamiętaj, że tu jest na dole jeszcze jeden gość. Tu jest jeden, chodź sobie. Ej, czemu bajeńka ma? Hakiem kolic na ramieniu. No i tu będzie na dole i w oknie. Rozwala najpierw tego w oknie. No co? A nie, tam jest. Dobra. Nie zdążysz przejść. Na dole jest pod tobą chyba jeden. Tu był jakiś. Chyba, że to jest na ten, co tam zrozumiałeś, co tam był daleko. No zobacz te drzwi. Nie, te drzwi zobacz. Które? No te, co przy nich byłeś, to kurde, tu. To były te. Dobre? Chodźmy, widać tą kasę, gdyby wyszedł, żebyś miał na panią przebieg, nie? No dobra. Tu jest tu grajma. To już nie. No nie wiesz, że o te drzwi mi chodziło. Nie o te. O te. Generał Hauptmann od SS Überführer Wilhelmstrasse. Bardzo żałuję, mój stary przyjacielu, ale nie zamierzam odwiedzić ceremonię. Jest to bardzo ważne w świetle ostatnich katastroficznych wydarzeń. Wiem, że nigdy nie spotykałem się z tym osobnikiem, ale wszystko jedno, życzę tobie powodzenia. Powiedziano mi, że zostałeś wybrany na pomocnika, który potrafi ustalić fizyczne panowanie nad istniejącą sytuacją. Nie całkiem rozumiem, co to wszystko może oznaczać, ale cieszę się z tego, że przynajmniej jeden racjonalny umysł może podtrzymać porządek oddany Wilhelm. Okej. Dobra, zapiszę. Coś tam na dworze jeździ sobie. To generał Burkhalter od Reichsführer SS Heinrich Himmler.
Moje gratulacje z powodu powołania pana na kontrolera metafizycznego. Jest to wielki zaszczyt, ale i olbrzymia odpowiedzialność. Tylko pan i pana koledzy mogą zagwarantować sukces i uniknięcie ogólnego chaosu. Wzywam pana do oceny wszystkich możliwych działań. Poza tym wzywam pana do odrzucenia wszystkich drobiazgów. Wiem o pana odczuciach do Madame Blavatsky. Rozumiem, że nie zważając na pana protesty, ona bierze udział w ceremonii. Ona korzysta z całkowitego zaufania i uważam, że pan będzie wykonywał jej rozkazy jak moje Heinrich Himmler o Reichsführer SS. Jeszcze słyszałem, że ktoś coś z radio gadał. To z tych głośniczków leci muzyka. Dobra, zachowanie, zrobię save'a 3e. Ha, boi się. Zachowanie, tutaj imię. No to kolejna, no to ta część w kolejnej partii. Zamek Szufstw.